Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Zbliża się połowa października, czas więc na filmik, co siać, co sadzić w październiku, jak również jakie prace. Dodatkowe informacje są właśnie na ten miesiąc, październik. A to, że jest październik, to nie znaczy, że nie ma nic do roboty. Posłuchajcie więc moich wskazówek. Najpierw jednak powiem, że od wczoraj zaczęła się sprzedaż kalendarza warzywnika 2024. Jest on jeszcze bardziej rozbudowany niż ten z 2023 roku i po zobaczeniu filmu no, prezentującego ten kalendarz, to ruszyło tyle zamówień, że no, no, bardzo Wam dziękuję. Kalendarz można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Te informacje, które zaraz powiem, znajdują się również w tym kalendarzu. Powiem Wam, że bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękuję. Wiecie, patrzę, tyle zamówię, zaraz tyle i jeszcze więcej, jeszcze więcej, coś niesamowitego. Dobra, co teraz siać i sadzić w październiku? Najpierw właśnie to, a potem kilka innych informacji. Można sadzić cebulę dymkę i jest to niezły termin. Ja ze względu na pogodę będę sadził dymkę dopiero na początku listopada, może pod koniec października. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, wszystko będę mówił. Chrzan to bardzo dobry termin na sadzenie tego warzywa. Czosnek to niezły termin nasadzenie. No i tutaj jest tak. No, praktycznie tak samo jak w przypadku cebuli. Na spokojnie, no, według mnie, patrząc na obecną pogodę, warto się jeszcze troszeczkę wstrzymać, aby ten szczypior nie wyszedł za długi przed zimą. Polecam sadzić czoski nie wcześniej niż w połowie października, a ja zwykle sadzę w listopadzie, i w tym roku też właśnie główne sadzenie czosku będzie w listopadzie. To samo ze cząstkiem słoniowym. Rabarbar. Bardzo polecam sadzenie tego warzywa właśnie w październiku. To jest idealny termin, właśnie, żeby te, te warzywo sadzić. Sałata. Można ją wysiewać pod osłony przez cały październik, jak również można sadzić rozsadę sałaty, no ale to już jest późny, ryzykowny termin na siewy. I w teorii, no można było jeszcze, wiecie, na początku tam października sprus. Próbować między innymi z rzodkiewką, spróbować między innymi z rukolą, z roszponką. Różnie to może być z uprawą, bo różnie teraz może być z pogodą. Jesteśmy no, w, sporym części, w sporym stopniu, w bardzo dużym stopniu uzależnieni teraz od pogody. Szczaw można sadzić szczaw w październiku, chociaż jest to późny termin. Szpinak można siać nasiona pod osłonę i też bez osłon, jest szansa na przyszłoroczne zbiory, ale jest to ryzykowny termin na tu no już bardzo różnie może być. Za to bez problemu powinna się udać uprawa buru. sadcie go właśnie w październiku, no ale później też będzie można. I teraz tak, październik to idealny czas na przygotowanie gleby pod uprawę warzyw. Ze względu na straty w azocie nie powinno się łączyć jednoczesnego nawożenia obornikiem, zwykłym, z wapnowaniem. Niedawno robiłem filmik o tym przygotowaniu, więc zapraszam do jego obejrzenia. Rabarbar, można go rozmnożyć poprzez podział, więc wiecie teraz jest idealny właśnie termin na to rozmnożenie, na właśnie te sadzenie. Cykoria, można pędzić odmiany potrzebujące pędzenia. Papryka, bakłażan, michunka pomidorowa, rodzynek brazylijski. Można te warzywa spróbować przezimować w pomieszczeniu. Jest spore prawdopodobieństwo udanego zimowania, szczególnie w przypadku papryki. Najlepsze jest to, że wszystko to co powiedziałem jest umieszczone w najlepszym właśnie kalendarzu. I teraz dalej. Mam świadomość, że nie ma jeszcze zimy, ale chcę uświadomić, że, że nie wszystkie warzywa trzeba zbierać przed zimą, więc piszę następujące uwagi. W przypadku tej mówię. Można zimą zrywać brukselki, ponieważ mróz nie wpływa na jakość główek, a wręcz przemarznięta jest lepsza. W zimę jednak trudniej te brukselki oderwać. Jarmusz można zbierać nawet spod śniegu. Podczas zimnych temperatur warzywo będzie tracić goryczkę. Możesz zostawić por na grządce. Uwaga! Por czasami może nie przetrwać zimy. W większości przypadków przezimuje on jednak i przez zimę znacząco się zwiększy. Tutaj też właśnie Wam powiem, że no fajnie jest właśnie sobie tak zostawić chociaż część tego pora i naprawdę znacząco będzie on większy. To jest, to jest naprawdę fajne, że przez zimę potrafi jakieś warzywo jeszcze urosnąć. Jest duże prawdopodobieństwo, że pietruszka naciowa, która już plonowała w tym roku, zostawiona zimą na grządce wyda plony w następnym roku. Ja tak Wam między innymi właśnie pokazywałem w tym roku, gdzie zostawiłem sobie nawet w doniczce i ona przetrwała i zaczęła plonować mi w roku właśnie tym. W zeszłym roku sobie ją wsiąłem do doniczki, przetrwała, znaczy dała mi plony, później przetrwała i dała plony w roku następnym, czyli w tym roku właśnie coś fajnego w tym roku też, też takie coś będę wam pokazywał. To znaczy w, w przyszłym roku wam poka pokażę pietruszkę, która zostawiona w tym roku będzie planowała w roku następnym. I teraz wymienię warzywa wieloletnie, bo też jest często tak właśnie, że część osób nie zdaje sobie sprawy, że te warzywa są wieloletnie. Są to chrzan, rabarbar, szczaw, szczypiorek, szparagi, topinambur. Różnie bywa z zmrozoodporosim karczocha w Polsce. Rozszerzmy sobie jeszcze minimalnie ten filmik, bo co można sadzić właśnie w tym czasie, to powiedzmy sobie minimalnie informacje o tych warzywach. Jeśli chodzi o cebulę, to stanowisko słoneczne. Gleba żyzna, próchnicza o pH 6,5 do 7. W przypadku gleb torfowych może udać się uprawa nawet przy pH 5,5. Ogólnie to roślina urośnie na wielu zwykłych glebach, byle niezbyt kwaśnych. No i jeśli ją posadzimy właśnie teraz. Właśnie na jesień w październiku w listopadzie, to plony za rok powinny być wcześniej. Pokazywałem wam to w tym roku, gdzie no, plony były naprawdę bardzo dobre i były one właśnie wcześniej. I tu ważne, żeby cebula ta dymka była cała w ziemi. Optymalnie 3-4 cm pod ziemią. No i mimo tego, że ja preferuję dymki z sadzenia wiosennego, że wiosną je sadzić, to z sadzenia ta y takiego teraz cebula dymka. O zima naprawdę powinna wydać bardzo dobre plony. I rozstaw dla dymki co 6-8 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Dobrym przedplonem jest fasola i ogórek. Złym przedplonem jest burak, marchew, seler i ziemniak. Dobre sąsiedztwo to burak ćwikłowy, cukinia, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, por, truskawka, sałata. A złe sąsiedztwo to fasola. Jeśli chodzi o szan, to zarówno może być stanowisko słoneczne, jak również półcieniste. Nawet na stanowisku cienistym powinny być zbiory. Gleba piaszczysto-gliniasta, próchnicza o pH 5,6 do 6,5. Roślina też urośnie na wielu zwykłych glebach, byle nie zakwaśnych. Głębokość sadzenia. Najlepiej sadzić na ukos bez malutkich korzeni. Odległość między ziemią a korzeniem powinna wynosić przynajmniej 2,5 cm i nie więcej niż 4 cm. Rozstaw co 40 cm w rzędzie i co 60 cm między rzędami. Dobre sąsiedztwo to ziemniak, a tak to nic innego tak nie ma. W sensie, że wszystko jest neutralne. No i najlepiej nie uprawiać chrzanu bezpośrednio po warzywach kapustnych. Czosnek i tutaj stanowisko słoneczne na stanowisku półcienistym będą mniejsze zbiory. Gleba piaszczysta, gliniasta, żyzna o pH 6 do 7. Głębokość sadzenia 7 cm dla czosku sadzonego właśnie teraz. Rozstaw co 10-15 cm w rzędzie, co 25 cm między rzędami. Korzystna jest uprawa na przykład po fasoli, ogórkach, pomidorach. Najlepiej nie uprawiać czosnku bezpośrednio po samym tym czosku, warzywach cebulowych, warzywach kapustnych, warzywach korzeniowych i ziemniaku. Dobre sąsiedztwo to burak ćwikłowy, ogórek, pietruszka, pomidor, truskawka, złe sąsiedztwo fasola. Jeśli chodzi o czosnek słoniowy, to tutaj jest podobnie, jeśli chodzi o stanowisko, jeśli chodzi o glebę, natomiast mamy inną głębokość sadzenia jak również rozstaw. Można przyjąć, że ten czosnek słoniowy sadzimy na głębokości tak mniej więcej 11 cm. Może być, wiecie, minimalnie więcej, minimalnie mniej, tak żeby ten mniej więcej czubek ząbka był 6-7 cm pod powierzchnią. Tu chodzi oczywiście o sadzenie jesienne, bo wiadomo, że wiosną sadzimy płycej. Rabarbar, stanowisko słoneczne, ewentualnie półcień. Roślina urośnie nawet na stanowisku cienistym, ale będą znacznie mniejsze zbiory. No ja mam tak na półcieniu i naprawdę fajnie rośnie. Gleba żyzna próchnicza o pH 6 do 7 najlepiej nie uprawiać na glebach kwaśnych. No i też rabarbar urośnie na wielu zwykłych glebach. Rozstaw co 1,5 metra w rzędzie, jak również co 1,5 metra między rzędami. Tutaj trzeba no, zostawić dużo miejsca, tak żeby ten rabarbar mógł sobie fajnie rosnąć. No i jeśli chodzi o jakieś sąsiedztwo, chodozmian, to nie ma to jakiegoś większego tutaj wpływu. Sałata, stanowisko powinno być słoneczne. Może być też płócień, ale z reguły będą tam mniejsze zbiory. Gleba żyzna, piaszczystogniasta o pH 6,5 do 7,5. Roślina też urośnie na wielu zwykłych glebach. siewu tak między 3 mm a 1 cm. Rozstaw co 20-30 cm w rzędzie, co 30-40 cm między rzędami. No i można te nasiona siać lub sadzić te gęściej i później zastosować przerywkę. Dobre sąsiedztwo. Burak, cebula, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, marchew, ogórek, pomidor, por, rzodkiew, rzodkiewka. Złe sąsiedztwo, seler. Pora na szczaw, stanowisko słoneczne lub półcień. Roślina urośnie na wielu zwykłych glebach. Głębokość siewu tak pół do 1 cm, a rozstaw co 10-15 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Tutaj też nie ma za bardzo jakichś takich rzeczy, jeśli chodzi o płodozmian, jak również o sąsiedztwo. Szpinak, najlepiej stanowisko słoneczne, ewentualnie może być też płcień. Gleba żyzna próchnicza, piaszczysto gliniasta pH 6.5 do 7.2. Tak mniej więcej, bo roślina też urośnie na wielu zwykłych glebach. Najlepiej nie uprawiać na glebach kwaśnych. Głębokość siewu tak 2-3 cm. Rozstawy mogą się sporo różnić, najlepiej patrzeć na to co pisze na opakowaniu, no często jest to mniej więcej co 5 cm rzędzi, co 20 cm między rzędami, ale można też zastosować większe odstępy i można siać szpinak gęściej i później zastosować przerywkę, ja tak czasami właśnie robię. Dobre sąsiedztwo, fasola, rzodkiew, rzodkiewka, seler, ziemniak. Złe sąsiedztwo, burak. I zostało nam ostatnie warzywo, czyli topinambur, stanowisko słoneczne, ewentualnie Półcień. Roślina też urośnie na wielu zwykłych glebach, no ale oczywiście wa zawsze warto dbać o jakość gleby, dodając na przykład obornik czy też kompost. Głębokość sadzenia jesienią to tak 10-15 cm. Rozstaw co 40 cm w rzędzie, co 60 cm między rzędami. No i też tutaj nie ma tak, wiecie, jeśli chodzi o, o sąsiedztwo, jeśli chodzi o Płodozmian. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Taka, jakby tutaj nowość, jeśli chodzi o dodawanie informacji. No teraz jest to możliwe, bo gdybym mówił, nie wiem, w kwietniu, no to, to te informacje, to by było wszystko, wiecie, to by trwi, filmik trwał. Z, 50 minut wymienić tych wszystkich warzyw, no ale tak się właśnie teraz zdecydowałem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i za zamówienia tego kalendarza, bo jest mi bardzo miło. Ja tak wiecie, patrzę tutaj, tutaj, a coś wspaniałego. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, kalendarz warzywnika 2024 można zamawiać na stronie infouprawa.pl, Jak również na Allegro też są zestawy: zestaw ze smyczkami, zestaw z. z tym z książką, więc bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam też do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info. U Prawa bardzo Wam dziękuję, bo zobaczyłem, że już jest ponad 170 tysięcy subskrybentów, co jest coś niesamowitego. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam.